kraju trwają udawane próby poszukiwania kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wiecie, tego gremium niby tam dojrzałych ludzi w tych śmiesznych czarnych czapeczkach. Ostatnio poszło o to, czy publikować wyrok Trybunału z 9 marca, czy nie. I PiS twierdzi, że nie wydrukuje wyroku, bo to nie były obrady Trybunału, ale takie niezobowiązujące spotkanie sędziów przy kawie i ciasteczkach. Opozycja chce publikacji, bo uważa, że to spotkanie przy kawie i ciasteczkach było obowiązujące, ale będąc ulubionym człowiekiem kompromisu, uważam, że tak jak mówi opozycja, trzeba opublikować wyrok TK, ale, i tu ukłon w stronę PiSu, wiadomo, kompromis, wydrukować tak, ale czcionką pochyłą, do góry nogami, od tyłu, po drugiej stronie kartki, w tłumaczeniu na język fiński i bez numeracji stron. I na tym można budować dalsze kompromisy. Ale słuchajcie, najgorsze jest to, że Trybunał nie wykorzystał takiej dobrej szansy na zrobienie kawału PiSowi. No bo tak, skoro PiS twierdził, że obrady TK to tylko takie niezobowiązujące spotkanie, to gdyby Trybunał wydał wyrok korzystny dla PiS, to PiS miałby zagwozdkę, nie? Czy publikować efekt spotkania towarzyskiego, czy uznać, że to spotkanie TK było jednak, że to były jednak obrady. I politycy w tym zacietrzewieniu nie zauważają, jak pięknie można zrobić komuś nieszkodliwy, a śmieszny dowcip, żeby nam wszystkim było weselej. Nie, żeby nie było nam wesoło, nie? Ale zawsze może być jednak weselej. Czego wszystkim serdecznie.